Hej, kochani, z tej strony Ebba i tym razem będziemy kupować konia. Jeszcze dokładnie powiem, nie wiem jakiego, ponieważ zastanawiam się nad dwoma, a jest nim ten oto, tej maści konik, holenderski koń gorączkowy, w skrócie KWPN. Jest naprawdę przecudowny, właśnie ten gniady. Ewentualnie koń ardeński i do nich właśnie sobie pojedziemy. One są w Valley Day. Ogólnie mój głos może brzmieć trochę inaczej, ale no cóż. Oj, kamień matka coś sobie nie radzi. No włączmy śnieg, wygląda. No nie jest ruty. A w przyszłym tygodniu już zostanie odblokowana ścieżka Terry, co mnie mega, mega cieszy, bo długo na to czekałam. Dobra, już wyjechaliśmy od kamienia matki, to wyłączmy śnieg. Powiem wam, że już trochę za dużo śniegu. Są konie ardeńskie. Okej, może zacznijmy od początku, bo bardzo dużo maści mi się właśnie podoba. Ten jest naprawdę uroczy, ale nie wiem, wydaje mi się taki bardzo pospolity. Ten po prostu cudo. W ogóle zobaczmy animację. Strap taki standardowy, kłus. Ale są takie fajne, takie klopsiki. Galop, spoko. To jest najsłodsze, co po prostu no może być. No popatrzcie. Smotylek. Jeszcze ten koń. Ta maść po prostu cudowna. Naprawdę przepiękny jest i właśnie nie wiem. Nie wiem, którego wziąć, czy konia tego. Bo wam, że ten mi się podoba, ale ze względu głównie na tą animację i maści ma naprawdę. O, ta maść też jest śliczna. A tamten po prostu, bo ze względu ogólnie na animację, więc raczej weźmiemy tamtego. Ojej, ten też jest prześliczny. Jakie one w ogóle mogą mieć style grzywy? Zobaczmy sobie na tym na przykład. Jakie ładne. Ej, śliczne. Dobra, to jest śliczne. Tutaj takie bardziej jakby pofalowane. Standardowo taki. Taka ścięta, koreczki. O, tutaj ma też zapleciony ogon. O, jeszcze jest taka. Jaka to jest? Aha, to jest taka krótka. To nie, nie będziemy brać konia ardeńskiego, będziemy brać konia holenderskiego, gorączkowego. Pojedziemy sobie do nich. Widzę, że niektóre tekstury od tego śniegu się popsuły. No ale cóż. Bo powiem wam ogólnie, że zastanawiałam się też mocno nad tym koniem, ale nie wiem, jakoś w końcu chyba nie. Nad tym, ale w końcu padło na tego. Te chrapki mi skradły, wiecie, różowe. Naprawdę ten kłus jest cudowny. Więc sobie chyba tego weźmiemy, chociaż powiem, że teraz już nie wiem, czy nie tego. Ten też jest śliczniutki. Zaraz zdecyduję. Zdecydowałam się na tego. W ogóle ten mi przypomina bardzo konia Velegro, bo też właśnie mam holenderski koń gorączkowy i właśnie również był maści, z tego co pamiętam dobrze, ciemno kasztanowaty, ale weźmiemy sobie gniadoszka, bo mam bardzo mało gniadoszków w ogóle i teraz trzeba wybrać imię. Widzimy się zaraz. Ogólnie zastanawiam się nad Fluffy Raspberry, ale zobaczymy. Albo Bramble Boy, nie wiem, podoba mi się. Dajmy ogier, młody, jak to ja zawsze daję. I kup konia. Tak! Nie zdjęłam sprzętu stanowego, zawsze zapominam. Hej, a ten jest śliczny. Jeśli dostajnie. Jest, dobra, może wyczyścimy mu kopyta. I od razu może nakarmimy go pomarańczą.
I oczywiście można najpierw na niego wsiąść, ja w ogóle nie wiem jak on dębuje. To może zobaczymy najpierw kolej jego chody. Czyli nie patrzę dębowania, ale załóżmy sprzęt. Ten kłus, ja jestem zakochana w tym kłusie. Tak ładnie stawia nogi. Dobra, nie śpię od konia. Of course. No dobra, dębowanie szczerze nie jest jakieś takie śliczne. Dobra, więc oglądamy dalej animację. Ogólnie konie holenderskie są i do skoków, i do ujeżdżenia, więc... Bardzo ładnie podnosi nogi w ogóle. Tak wysoko, co jest fajne. Się ładnie wygląda. Ale fajnie skacze. Tak lekko, tak wiecie, tak naturalnie on skacze. Okej, myślę, że ja się z tym koniem bardzo polubię. A czekajcie, zapomniałam, że on z kłusa też skacze. No niestety nie możemy jeszcze dodatkowej animacji, tylko lecimy go trenować. Powiem, że ja już go lubię. Bardzo, bardzo mi się podoba ten skok, bo jest taki... Nie jest taki... Jest taki naturalny, bym powiedziała. No naprawdę. Więc lecimy. I mamy trzeci poziom. Okej, a więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Będziemy już go kończyć, dlatego że no, animację widzieliśmy, jak go kupowaliśmy. A ja lecę nagrywać dalej inne filmy, ponieważ będę nagrywała zadania fabularne, ponieważ jeszcze ich nie zrobiłam. Ze względu na to, że zalogowałam się w Jednostar Stable pierwszy raz od 2 tygodni jakoś. Więc ja lecę je robić na moim nowym Bramble Boyu. I wszystkie filmy ze świąt i tak dalej zaległe jej w końcu wstawię, tylko ja muszę mieć czas, żeby je zmontować. A teraz bym miała sporo czasu, więc możliwe, że je zmontuję szybko. Więc spodziewajcie się za niedługo sporej dawki filmów. A wiem też, że mogliście mieć takie wrażenie trochę, że te portale do Pandory to było takie trochę zapychanie. I tak to było takie zapychanie. Tylko po to, żeby coś wstawić na ten kanał, żeby nie umarł tak jak kiedyś na 2 miesiące, czy przez 3 nic nie wstawiałam. No ale cóż. Więc ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. I byłoby mi też miło, gdybyście zasubskrybowali mój kanał. I tak, film specjalnie na 500 subskrypcji. Mam już pomysł, tylko muszę go zrobić. Czekajcie cierpliwie. Pa!